Wzrost liczby zgonów. Częstochowa zamawia chłodnie. Częstochowa. Wzrost liczby zgonów w październiku. Miasto zamawia chłodnie. Władze Częstochowy dokonały zamówienia kontenera chłodni na wypadek zaostrzenia się pandemii koronawirusa. W razie potrzeby będzie one w stanie pomieścić od 15 do 18 ciał. W październiku w mieście zmarły 402 osoby, podczas gdy w latach 2016-2019 liczba zgonów w tym miesiącu wynosiła około 300. Jak poinformował w czwartek 12 listopada, Urząd Miasta, październik był pierwszym miesiącem, w którym na liczbę zgonów w Częstochowie poważnie wpłynęła pandemia COVID-19 oraz coraz trudniejsza sytuacja w służbie zdrowia, przekładająca się na ograniczoną dostępność do leczenia, także w przypadkach nagłych. 2020 odbiega od normy. Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie zarejestrował w październiku 402 zgony, w tym 354 mieszkańców Częstochowy, gdy w ubiegłym roku było ich w październiku 291, w tym 226 osób mieszkających w mieście. Na przestrzeni ostatnich 5 lat październik 2020 zdecydowanie odbiega od normy. W latach 2016-2019 ogólna liczba zgonów w statystykach częstochowskiego USC mieściła się w granicach 291-321. Listopad przynosi niepokojące dane. Początek listopada przynosi jeszcze bardziej niepokojące dane. Do 10 listopada w USC zarejestrowano już 226 zgonów. Podczas gdy na przykład w całym listopadzie 2019 rok minus 290. Znaczący wzrost liczby zgonów jest notowany od października, wcześniejsze miesiące 2020 rok nie odbiegały w tym zakresie od statystyk ostatnich lat. Urzędnicy uspokajają, że obecnie w mieście nie ma jeszcze problemu braku miejsc w chłodniach miejskiego szpitala zespolonego czy cmentarza komunalnego. Zdarzają się już jednak sytuacje, w których ciała zmarłych muszą być przechowywane dłużej, bo pozostająca w izolacji lub na kwarantannie rodzina zmarłego nie ma możliwości zajęcia się formalnościami pogrzebowymi. Dlatego miasto zwróciło się o udostępnianie dodatkowego kontenera chłodniczego do wojewody. Przesłało też zapytanie do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ponieważ jednak, jak się okazało, pozyskanie kontenera z rezerw państwowych może być na razie trudne, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy zamówił kontener, który w sytuacji kryzysowej będzie mógł pomieścić 15-18 ciał. Kontener ma stanąć na początku przyszłego tygodnia na cmentarzu komunalnym. Koszt zamówienia i wyposażenia kontenera to ok. 45 tysięcy złotych. Liczba chorych w mieście. Jak podała w czwartek 12 listopada powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Częstochowie, liczba osób zakażonych w mieście od początku epidemii sięga już 5,5 tysiąca. Zakażonych obecnie jest ponad 3,9 tysięcy osób, z czego 114 jest hospitalizowanych, a poddanych kwarantannie, ok. 4,2 tysięcy osób. Według danych sanepidu koronawirus spowodował lub przyczynił się do śmierci 94 częstochowian.